Co robisz? A stoję jak panienka z okienka, wiesz o co chodzi? Zupę jem, w sensie głodna byłam, to sobie stanęłam, a co? A, rozumiem, to jedyny stół w naszym domu, tak? Że parapet? Tak, no w sensie wykorzystuję każdą płaską powierzchnię do tego, żeby móc przy niej zjeść tak naprawdę. Okej, okay. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft Evo razem z Hagu. Cześć wszystkim! Witamy w naszej serii na modach, w której będziemy... Coś tak przepychasz, stajesz przede mną. I co czemu mi drzwi przed oczami zamykasz? Co taki jesteś jakiś niekulturalny? Tylko, przepraszam cię bardzo. Spać idę, ja nie mogę z tobą gadać, nie no, mam to teraz mi się smutno zrobiło, słuchajcie, musicie chyba zostawić mi łapkę w górę. Okej, tam się wypiła. Nie, no dobra, żartuję. Nie mam zielonego pojęcia, ile łapek w górę było pod poprzednim odcinkiem, możecie teraz zobaczyć pewnie na ekranie, ile było. Ja się bardzo cieszę z tego, że było aż tyle, bo zapewne było więcej niż w poprzednim odcinku, bo poprzedni odcinek był to koniec. Tak, i było bardzo mało w tamtym odcinku wtedy. Było więcej, także i tak było naprawdę, naprawdę spoko. Słuchajcie, także łapka w górę na pocieszenie, bo Aga poszła spać, a tak. Wy możecie zobaczyć, że coś nowego się stało, jeśli nie widzieliście livestreama, który był wczoraj. Rzeczywiście są schody na dół. No są, patrz, tu też są schody na dół. O kurde, wiesz co, ja zajdę jednymi, a ty okay. drugimi, co? Dobra, pierwsza najważniejsza zasada to, żeby się rozdzielać w momencie, kiedy wchodzimy w nieznajome miejsca. O, cześć! No, tak. Okay. A tak naprawdę, oczywiście wykopaliśmy gigantyczne pomieszczenie na livestreamie, który był wczoraj, czyli w piątek, dokładnie pierwszego... Nie, drugiego. Listopada, tak jakoś tak liczę, tak coś mi nie pasuje. No właśnie, tak i będziemy tutaj umieszczać nowe rzeczy, nowe maszyny, które będą nam jakby potrzebne do produkcji kolejnych rzeczy. Ale dobra, to na razie zostawiamy w spokoju. Tutaj będziemy przynosić też maszyny, które są na dworze, bo mamy duży bałagan jednak przed domem. Chcemy chociaż tego się pozbyć. Chociaż już jest lepiej, nie? Zobaczcie w ogóle, jak tu pięknie, dużo przestrzeni się zrobiło, chociaż brzozy wyrosły, ale wobec nich też mamy jeszcze plany. Dokładnie, chodź Aga na razie do domu, bo chyba musimy zacząć od pierwszej najważniejszej rzeczy, jaką dzisiaj zaczniemy. Mianowicie, chcemy w końcu ruszyć w Ardite. A ja myślałam, że na G2A z kodem Zio kupimy sobie jakąś no, dowolną oczywiście. Grę. Oczywiście, a ja tego nie powiedziałem? Chyba nie. A jak chyba jak, tak, jak, dobra, jak powiedziałeś... no w każdym razie możecie rzeczywiście tak zrobić. Tak, jak powiedziałeś to sorry, ale nie, wydaje nie mi się, wiem, że... nie pamiętam. Dobra, mamy do wykopania Ardite i mamy do wykopania kobalt. To są dwie rudy, które występują w Netherze. Byłem tam, namierzyłem kilka, bo oczywiście bałem się, że będzie to za długo trwało znalezienie ich. A ja byłam tu i stopiłam sobie coś, co pozwoli mi kopać ten materiał. Dokładnie, bo drobnym problemem jest to, że to jest materiał, który wymaga od nas dużo mocniejszej mocy kopania. Tak, i teraz bardzo zobaczyć. Twardy kilof. Aga robi sobie właśnie kilof z obsydianu. Tak. Nasz kilof ogólnie, jak przytrzymamy sobie shift, mamy tutaj napisane mining level. No i mój kilof ma mining level obsydiana. Agi kilof w tym momencie właśnie zyskuje... O, w tym... Chyba to nie tak się craftuje, wiesz? Tam jest napisane coś. Masz not enough. Aga, poczekaj, wsadź ten kilof. Już wiem, co muszę zrobić. Już wiem, poczekaj. Robimy tak, tu sobie zostawiamy. Aga, nie. Za mało mam z tego zdrowia kilofa. To było tak? To tak, było napisane? Coś musiałem przeczytać, nie zdążyłem przeczytać tego. Tak, to było to. Masz rację, dobra. I zobaczcie, teraz mamy sobie będziesz jakiś czy w ogóle... gorszy kilof? Wyciągnij ten. A weź pokaż, jaki wyciągnij, ty masz. Nie, wyciągnij na razie ten, główkę. O, wsadź. No będziesz miał atak mniejszy, speed odrobinę mniejszy. Speed odrobinę mniejszy, większy. Ale spójrzcie, speed mining odrobinę level. Speed większy. A, masz rację, no, ale durability o połowę mniejsze. Ale, ale nie martw się tego na chwilę, bo tak naprawdę... Nieprawda, ty chciałeś specjalnie, żebym to ja dobra, daj, zrobiła. Ja zrobię. Za późno, już go zrobiłam. Kurde, no, chciałem to ja zrobić. Ale o co chodzi? Ładnie wygląda. U Agi jest napisane w tym momencie mining level obsidian i to jest najważniejsza rzecz dla nas. Agu, ubieraj się i chodź. Dobra, tylko wiesz co, poczekaj, bo jeszcze mam trochę rzeczy do zostawienia. Albo nie, schowam je do plecaka. Chodź. Po prostu, chodź. Bo musimy wykopać te rzeczy. To jest dla nas nasza pierwsza dzisiejsza rzecz, którą wykonamy. Jeszcze zupę wezmę. Ale wiesz, że my idziemy na sekundę dosłownie, bo nie, ja nie namierzyłem to 3 kratki od portalu, tak naprawdę te rzeczy. Ale ja i tak się boję. Czekaj, gdzie ten portal? Tutaj? Idziesz ze mną? A, zapomniałam, że tylko to jest jedyny chyba portal, którego nie mamy pod domem. Okej, okay, dobra, ruszamy. Mogłem jednak ja sobie zrobić ten obsydian na kilofie. Ale dlaczego tak mówisz? Dobra, chodź do tego. Ale co, szybko. Że ja niby nie ogarniam dzisiaj? Tak, nie ogarniam. Ale późno jest dzisiaj. Spać mi się, już chcę, zmęczona jestem. Jak to jest późno, jak dopiero ludzie łapki wstał? Nie zostawili jeszcze i ja po prostu no, zmęczona jestem, bo ja mam, wiecie, takie... Dołapkozę. Dołapkozę. Ale jak ty od razu wiedziałeś, co mi dolega, ty dokładnie mnie tak dobrze tak. znasz. Dobra, chodź tylko do tego, tego netheru, bo musimy to wykonać. Czy do tego, tego? Kamyk tylko? Czy co? To jest obsydian. Tak, myślałem, że to jest jakaś ruda. To jest obsydian, ale pewnie chiselowany. Nie, nie o to pytałem. Tam leżał kamień, po prostu taki mały kamień, taki naziemny kamień. Nie wiem, nie wiesz. Nie wiem, co to kamień? No. Dobra, uważaj, żeby nie spać, tylko to jest przepaść tak, od razu. Tak, staram się. I co teraz? I teraz tak, schodząc tu na dół, ja ogólnie możecie zobaczyć, że tutaj na moim ekranie jest bardzo dużo waypointów i nie bez powodu, bo spójrz, o na przykład poroszę, tutaj jest kobalt. Poro, nie kop tego, odsuń się. No kop.
Kopię. O, jakże wspaniale, no. Kopię. Okej. Okay. Kopię, kopię, tak, tak. I wiesz, co jest najlepsze? No. Że ja tutaj zobaczyłam kolejną rudę. Oj, to świetnie, bo ja mam ją zaznaczoną też, nie? Tak? A ja ją zobaczyłam, nie miałam zaznaczonej. Ej, ale... Jakieś świetliki, ogniki mnie bolą. Czemu tak mało tej rudy? Tu nie ma żadnej więcej jakiejś... Jest, Aga, a możesz pójść ze mną? Bo ty biegasz, no, tak? No mogę. I patrz, chodź ze mną. O, tak, tutaj jest kolejna, zobacz, ostrożnie. Się... O, dlaczego mi nie powiedziałeś wcześniej ostrożnie? Ja się palę... Ta, patrz, tutaj też jest na ścianie jeszcze i tam jest jeszcze jedna taka żółta. Tam jest parę, no i właśnie ta żółta, będzie nam potrzebna. Poczekaj, jakbyś poczekała sekundę, to może bym coś zrobił, bo jeszcze jest Ardite tutaj, o, zalany lawą. O. Także tak tutaj jakbyśmy to zamurowali, tak, zobacz. O, to ta lawa sobie spłynie, a tutaj jest kolejny Ardite. Ja pozaznaczałem wszystkie te rzeczy najbliższe, one były w promieniu 5-10 od ciebie. Zrób tutaj most. Chodź, do tego Ardite'u. Zobacz. Dobra, proszę, widzę cię. Jacek, znaczy zio, ale... O nie! Znowu! Znowu mnie gryzie jakiś robak! O nie! Kurde! Żyję! Zio, wielki pająk! Co ty żyjesz? Żyję! Czy ty wpadłeś do lawy? Tak, bo coś mnie gryzło w tyłek, bo mi nie powiedziała, że coś mi gryzie i kazałaś mi most robić za wszelką cenę! Przepraszam bardzo, ale ja tutaj pracowałam nad wykopaniem achievementa zrobieniem. Dobrze, oj, zrób most nad przepaścią na 150 kratek nad lawą. Dobry pomysł, doskonale. Zio, czy ty żyjesz? Żyję póki co, żyję, jestem gdzieś na dole. Jest jakieś 80 kratek pod tobą. O, widzę cię. To doskonale, to ty, że to potwór jakiś cię gryzie? Nie wiem. Masz potwora przy sobie. O nie, back monster pomocy. Za tobą jest jakiś potwór. To nie ja. To nie ty. Nie ja. A, sorry, to fałszywy alarm, dobra, to nieważne. Fałszywy alarm. Trochę cię nastraszyłam, Monster, chyba, żegnaj. Nie? Ogólnie mam problem trochę, bo jestem w takim bardzo utkniętym miejscu. Ja też mam problem, bo muszę wykopać Ardite. O nie, Agu, no masz straszliwy problem. No. Dobra. O nie, zio, on jest nad przepaścią, ja tego nie wykopię. Wylej sobie wodę. Nie mam wody, woda w netherze? Chciałem cię, wiesz... Strolować mi chciałeś. Mam problem, żeby się dostać teraz tam do ciebie. Rzeczywiście, śmieszny taki jest. To jest mega niebezpieczne to, co teraz ja mam do zrobienia. Mam całą podróż do góry. Dobra, słuchaj, poszukaj tam jeszcze po okolicy, bo tam obok ciebie powinno być jeszcze w kilku miejscach kobalt. Po ścianach głównie, patrz. Znaczy, ja bym bardzo chciała się dostać tam do tej ściany, ale dalej liczę, że zrobisz mi Zostaw tam most. Zostaw to na razie. To jest na razie mało istotne, mogłem też sobie jednak ten obsydianowy zrobić ten. A widzisz, mogłeś, mówiłam ci. Dobra, może zaraz dotrę do ciebie, wiesz co? To wiesz co, wróć do domu, zrób sobie, ja tutaj pobiegam po okolicy. Nie, kop na razie ten kobalt, który tam masz gdzieś w okolicy. Na 100% jest go jeszcze. Co to... Ile tego masz co w ogóle? Co to jest Bloodwood? To jest drzewo, jak widzisz. A, okej. Okay. Czy masz jeszcze trochę kobaltu? O, Ardite znalazłem koło się, no zobacz, patrz ile. Ja znalazłam ametyst. Świetny, świetny plan ogólnie. Kurde, jestem zły teraz, co muszę sobie znaczyć. Na to jesteś zły? Na to, że nie zrobiłeś sobie killowa? Dokładnie tak, na to jestem zły właśnie. To dlaczego sobie nie zrobiłeś, skoro ci powiedziałam, nawet ci powiedziałam, mówiłam Bo zakładałem, ci... że wykopiemy tylko odrobinę go. No dobra, w każdym razie, jak widzicie, mamy achievementy zrobione. Koniec tego, tej paniki i spadania ja już w przepaść. Nie widzę. I teraz Manylin, rzeczywiście to jest nasz kolejny achievement, który mamy do wykonania. Czyli łącząc Ardite i Kobalt w Smelterii. Ale w jakiej ilości? Uzyskasz Manylin. Jakiej? Wystarczy jedna sztabka taka do jednej sztabki takiej. Okej, no to w takim razie mam trochę tego już, także spokojnie. Okej, ja tu cały czas widzę wszędzie gdzieś jeszcze więcej tak, tego. Tak, a ja kompletnie nie widzę, zio. No to ja zaznaczę kolejne miejsce, czyli tutaj w sensie, będzie kobalt. Naprawdę nie widzę, kompletnie. Tak biegam absolutnie tego i zaznaczam. Zero. Próbuję wrócić do ciebie, to chwilę jeszcze pewnie potrwa. Chociaż może Dobra, ja się rozglądam, ale ja chyba nie widzę tutaj nic. Dobra. Tam coś widzę, ale to jest chyba nie to. Szukaj, Agu, w takim miejscu, w którym możesz wykopać, okej? No wiem, właśnie tak się staram, ale tutaj w ogóle jest dużo jakichś gównioków. Mhm. To się nazywają impy. Na jakiej wysokości jesteś? Na 59. Chciałem ci znowu powiedzieć 730 coś. Okej. Okay. Dobra, wiesz, bo ja tak próbuję dotrzeć do ciebie. Mam nadzieję, że teraz mi się uda. To znaczy, kopię się gdzieś przez przestrzeń. Próbuję cię zobaczyć, ale ci jestem nie gdzieś widzę. W ścianie, więc to i tak niewiele ci da. Widzę tylko pigmeny, które spadają i które wyglądają trochę jak ty. A nie, bo ty masz inną zbroję. Wykopałem się idealnie koło tych kobaltów, które zostały... Niewykopane? Niewykopane? Zio, czekaj, bo ja cię widzę, ty jesteś gdzieś dalej. A nie, one są na dole. Dobra, wróć do mnie. Tutaj. Wróć do mnie. Biegnę, tutaj jestem. Widzisz mnie? Tak, tutaj. Patrz, tutaj cię widzę. Nie widzę cię. Odwróć. O, dobra, cześć. Słuchaj, tutaj zostawiłem schody w dół. Chodź na dół. Dobra, dobra. Bo to jest bardzo ważne, bo na dole znalazłem więcej Ardite'u i więcej kobaltu. Więcej kobaltu. Dokładnie tak. Więcej Ardite'u. Zobacz, tutaj o, jest kobalt na przykład, widzisz? Nie, jeszcze nie widzę, bo tutaj, już idę. Tutaj widzisz? Bardzo niewygodne te schody. Widzisz, tu jest kobalt. O, tu? No w tym miejscu, nie? Nie widzisz? Nie. To się rozejrzyj. Aj, jej głupczył mnie... A.
Czemu jesteś takim trolem? Dobra, mamy to chyba był tylko jeden akurat. O nie, Jezus, ten pająk wielki, co się koło mnie stoi. To jest straszne, ja się weź się. Słuchaj, tutaj niedaleko jest dużo Ardaitu, bym chciał ci go ogólnie przedstawić. Aga, Ardait, Aga. Właśnie tak myślałam, że tak mi go przedstawisz. Chodź, on jest tutaj. Ale tu pająk cię goni. Chodź. On cię zepchnie. Czy masz zamiar podejść do mnie, czy nie? Tak, tylko najpierw muszę zabić te pająki. Dobra, to chodź, bo tutaj ono dole znalazłem takie właśnie fajne miejsce. O, jaki słodki. Weźmiemy go do domu? A dawaj nie. Chodź, Aga, szybko po ten, bo się śpieszymy dobra, teraz. Dobra, już wiem, tutaj, że się teraz spieszymy. Tutaj, o, jest Ardait, zobacz, zupełnym przypadkiem go wykopałem, kopiąc po prostu losowo w ścianie. Zero zabawy z tobą. Ile masz kobaltu, ile masz Ardaitu, mi powiedz. Nie wiem, nie umiem liczyć. W tym momencie mam 9 Ardaitu i 8 kobaltu. Dobra, to ja mam jeszcze jeden kobalt. Myślę, że jeszcze więcej tego można by znaleźć, jakbyśmy tu pobiegali, ale na razie tego nie potrzebujemy, bo i tak będziemy tego używać głównie... O, tutaj jeszcze jest. Tak? Tak. Ja nie widziałem tam. Auć. Okej. Jak ja mam mało HP, Zio, nic mi nie powiedziałeś absolutnie. Ale co, ja widzę, że ty masz mało pewnie HP. Pewnie widzowie mi w komentarzach nawet napisali Agu HP, a ty nie. Ty to jesteś, no. Słuchaj! Skupiamy się. Skupiamy się, kopię cały czas dobra, kobalt. Wracamy na górę, bo i tak na razie jedyne, do czego będziemy potrzebowali ten najprawdopodobniej, manylin, czyli to, co zrobimy z obu tych substytutów, nie? Ale piękne słowo substytut użyłem. Substytut to jest zamiennik. To tak właśnie o to mi chodziło, składniki, nie? A nie zamienniki. Czyli substraty. Substraty. Chodź na górę, dobra, tutaj są schody, możemy wrócić do portalu. Ej, masz też mało HP. Nie, mam wystarczająco dużo HP. Tak? Ja żyję. Ja spokojnie sobie radzę. Mój wizjonerski wzrok mówi, że masz trochę mało. Do portalu. Tam jest portal. Dobra. Dotrzemy do portalu, wrócimy do domu, przetopimy to na manylin. Taki jest plan na teraz. Następnie, kolejną rzeczą, którą będziemy chcieli dzisiaj zrobić, to... Manylinowy kilof? Miałem zapisany gdzieś notatnik na ekranie i go zgubiłem. Ja wiem, że na pewno mieliśmy zrobić wielką maszynę. Dokładnie w pewnym tak, pokoju. O to mi chodziło. I pewnie to za chwilę będziemy robić. To jest nasza następna jakby... Tak? Nasza następna... Ej, tutaj... A nie. To jest nasze następne. Nie. Nasza cel, następna... cel. Nie, w... Następna... Faza rozwoju... A ja myślałem, że następność. Nie, o to mi chodziło. Wracamy. Noc nastała, szybko do domu. Szybciej, Agu, nie stój. Wiesz, u mnie jeszcze jest... A, nie, sorry, dobra, jednak jest noc. Czekaj, bo tutaj już jakiś potwór się dymi. Chodź szybko. Dobra. Nie ma czasu na dymienie się potworów. Uważaj, bo cię szkielet strzela... Uwaga na creepera. No świetnie, że zostawiłeś mi wybuchającego creepera i uciekłeś. Taki nikający już, nie? No, jeszcze do niego dobiegłam w takim czasie, jak on, wiesz, już był wybuchający. No ale dobra, poradziłam sobie, przeżyłam. Ja jestem super szybka, super zwinna jak łasica. No tak, to w końcu masz takie korzenie. A ty jesteś niezgrabny niedźwiedź. Jak to jestem niezgrabny niedźwiedź? No zobacz, że byłeś pierwszy, jesteś drugi. Nie miałem cię... Bo ty używasz skoku magicznego. Nie. Pewnie, że tak. Ani razu go nie użyłam. Dobra, słuchaj, teraz tak, jakbyśmy szybko podeszli do smelterii, to jest dobry pomysł, możesz wrzucić swój Ardait, ja wrzucę swój kobalt. A czemu tylko Ardait 11 mam? Wrzucaj, doskonale, będziemy mieli po 11, bo ja wrzuciłem jeszcze wcześniej jeden kobalt. Dobra. Wrzuć też kobalt. No to mówi, że Ardait mówi mam jedno wrzucić. I drugie wrzuć, nie? Nie, powiedziałeś, ja Ardait, tak, to jest swój kobalt. Możecie zobaczyć tutaj o, w naszej mielarce, tutaj o, zaczyna się to przetapiać. To się zacznie mielić ze sobą i one zaczną tworzyć manelin, czyli bardzo cenny materiał, który jest naprawdę spoko. Masz tą książkę od Tinkersa przy sobie? Nie, odłożyłam ją, ale ich jest dużo, wiesz? Okej, no to wezmę, czy ty weźmiesz? Weźmiesz? Ja może wezmę. Tak szukasz? Ja też sobie wezmę. Okay. No to w tej takim książce razie, tak. Jest napisane na stronie, zaraz po kobalcie i Ardaicie, jest manylin. I zobaczcie, że manylin jest naprawdę, naprawdę kozacki, bo ma w miarę stosunkowo, jakbyśmy na to spojrzeli, wysoki mining speed, wysoki atak i jednocześnie naprawdę dobre durability. Jest to bardzo, bardzo fajny materiał, żeby tworzyć po prostu z niego głowy różnych narzędzi i na pewno będziemy myśleć nad tym, żeby dodać go do swojego miecza czy kilofa. Do motyki, zio, do tej tak, siekierotyki. Ej, to jest naprawdę dobry pomysł. Siekierotyka, mówiąc, to jest coś najsłabszego, co mamy. Nie wiem, czy Ardait albo Kobalt nie są lepsze, jeśli chodzi o durability, wiesz? A to będzie tak, dla nas to ważniejsze możemy w przypadku tak zrobić, tej motyki. Ale to w takim tworzy razie... Tworzy się. To już możemy zlewać. No, można. Głowa kilofa. Tak? Właśnie, fajnie, jakbyś mogła poczekać z tą głową kilofa. Poczekaj, wyciągniesz ją i wrzucisz jeszcze raz. No, po prostu się wstrzymaj chwilę, nie? Masz rację. To będzie fajnie. Masz rację, nerwałam się trochę. No. Dobra, to ja sobie ją przetopię tutaj jeszcze raz. Także tak, to jest to, co mieliśmy zrobić na teraz. Manylin jest na dole. Właśnie zastanawiam się, jakie tutaj miałem, napisane ładnie. Dobra, co my tak właściwie potrzebujemy dalej? Potrzebujemy Arc Furnace.
Co? Malinową głowę. To malinową głowę zaraz też. Tak robisz? Tak robię. Tylko będziemy mieli tego malinu bardzo mało. Bo to dwa będzie... bloki. Nie, nie będzie dwóch bloków. Mamy dwa bloki tutaj stopione. Nie, to by 7 sztabek zostało. Bo no tak, bo zużyłam, ale były dwa bloki napisane. Chyba nie będzie. I ja w tym momencie ulepszam sobie swój kill off. Gratulacje. 13 mining speeda. To dużo więcej? Nie, mniej. Tyle samo. Mniej trochę. Ale więcej durability, zobacz o ile. Tak. I atak jaki masz potężny. Ja bym się wstrzymał z tym atakiem, znaczy z craftowaniem tego i zastanowił się, czy my nie potrzebujemy na mieczu większego ataku. Bo jednak atak na mieczu jest chyba ważniejszą rzeczą niż atak na Ej, to nie jest takie głupie, wiesz? Ja głównie dlatego tak, dla wytrzymałości. Zostawmy to na razie w tym momencie, bo to dla nas nie jest aż tak istotna sprawa. Myślę, że dla nas istotną sprawą w miarę będzie zrobienie teraz tak zwanego Arc Furnace, czyli gigantycznego pieca. Ty masz tą książkę, jakbyś mogła mi ją dać, albo nie wiem... Ale jaką? Aha, dobra, to pewnie... A, mam, w plecaku. No dobra, no właśnie o tym mówię. Nie mam w plecaku. Mam, ale wiem, gdzie mam, spokojnie. Wiecie, wszystko jest pod kontrolą. Mamy dwie książki w tym miejscu, patrz. Jedna jest twoja, a druga jest właśnie, moja. A gdzie była ta druga, tak jest tak ciekawości? Bo ty zabrałaś moją i... W skrzynce. Okej. Dobra, potrzebujemy czegoś. Co się nazywa Arc Furnace? Mówiliśmy o tym już poprzednim razem, ja mam nawet otwarte, jak wygląda struktura tej szukam, maszyny. W której to jest zakładce, Heavy Machines. Dobra. Tak, tak dokładnie wygląda. I trochę rzeczy do tego będzie potrzebnych, ale... Proszę nie chrupać, jak ja tu myślę głośno. No. Przygotowaliśmy się trochę. Większość rzeczy mamy już zrobionych, ponieważ przygotowaliśmy materiały na kilka maszynek, jedną rozebraliśmy w czasie livestreama, więc tych składników mamy tutaj naprawdę, myślę, że wystarczająco. Zio, jeszcze w międzyczasie utylizuję jedną z naszych piecyków. Tak. To przerobiliśmy stal. Zrobiliśmy bardzo dużo stali w międzyczasie sobie. Mamy kilka staków tego. Bardzo dużo jest bardzo względną liczbą. Może znajdzie się jakiś nowy sposób na robienie stali, i wiesz? Tak, i właściwie... Wiesz co, ja zacznę od razu od tej ostatniej rzeczy. Weź, otwórz książkę z tym. Dobra. I tam masz listę z rzeczami. I właśnie ja robię Reinforced Blast Brick, bo to nam będzie potrzebne. 27 sztuk. I właśnie tyle dokładnie mam. Dobra, co potrzebujemy dalej? Potrzebujemy jeden kaldron. Ja nie mam pojęcia, jak go się robi. Tradycyjnie z żelaza. A to jest zwykły kaldron, tak? Z żelaza. Chyba tak. Dobra, tak no to w takim już razie... robię. Ale ja mogę go zrobić, bo mam pierwsza. Ten. Dobrze, rób. Co dalej potrzeba? Dalej potrzeba steel sheet metal slabów, 14. Okej, okay. Dobra, to i przygotuję. 8 steel sheet metali. Dobrze, to będę miał. Dalej scaffolding będzie jeszcze potrzebny, tak? 5 scaffoldingów. Ile sheet metalu? Sheet metal 8, 14 slabów. Okej. Okay. 14 slabów. Poczekaj, bo ja tak liczę. Okej, okay, to mamy. Potrzebujemy scaffoldingi. Potrzebujemy reinforced blast brick. Dobra, tak. Z tych rzeczy. Jeden engineering block, 10, znaczy redstone engineering block. Okej, okay, jest redstone engineering block. Tak, jeden. 10 light engineering blocków. Nie mamy tego. Nie mamy redstone engineering bloku? Nie, light engineering blocków nie mamy. A, mamy? No to nie, ale on jest heavy prosty. Engineering block mamy? 5 sztuk. No, dobra. A, to już mamy, super. No i to już tyle. To w takim razie 10 light engineering bloków brakuje nam. Do tego ja przerabiałam tutaj... Chyba trochę za mało tego żelaza, ale może mi się wydaje. Na plejty? Na plejty. Ja tam przerobiłem trochę tutaj, no nie właśnie ma? Widzę. Nie, czekaj, może wzięłam. Tak, powinno wystarczyć, tak? Light engineering bloki, tego potrzebujemy... tego razy potrzebujemy, dwa. Razy dwa, 20. Czyli to miało być 20. Dobra, w takim razie czyli jeszcze za mało potrzebuję tych plejtów. Nie, bo tutaj... A, może. Czyli za mało plejtów. Dobra, to ja zawsze dobra, przerabiaj więcej. Te plejty, one i tak się przydadzą. No. No to co, kraftuj to szybciutko. To będzie nam potrzebne. Tylko ja nie lubię liczyć, jak kraftuję i zrobię za dużo. Ja myślę, że moglibyśmy od razu zacząć myśleć, jak to postawić. Zobaczcie, że tutaj to z tymi materiałami jest całkiem oj, coś interesujące. Chyba, coś chyba pokręciło. Mnie to strasznie interesuje w tym momencie, wiecie, bo tak, ja myślałem, że to zmieścimy tutaj, ale to ma 5 kratek wysokości i mnie zastanawia, czy my na górze nie będziemy potrzebowali mieć dostępu do tego, bo jeśli będziemy mieć... Oj, może być. Jeśli będzie taka potrzeba... To może zróbmy to z drugiej strony, tam gdzie mieliśmy zrobić świetlik. Tak? No. Tak myślisz? Nie, bo tutaj nie ma prądu. Prąd mamy z tej strony. Zrobimy to wbite w ziemi po prostu na jedną kratkę i będzie spoko według mnie. Czekaj, to miało być 20 sztuk tego, nie? Tak, 20 sztuk tego. Tego, co robisz tak, właśnie. Tak, no. Tak, tak. Tam więcej plejtów już powinnaś mieć. Cały czas pompuję. Mhm. Dobra. Słyszę pom-pom. Tak? Wystarczy ci już, czy nie? Chyba ta... Dobra, ja otwieram książkę, słuchajcie, i zaczynam w takim razie zabawę z tym. A jeszcze są steel bloki, o których mi nie powiedziałaś. Myślałam, że mówiłam, ale mogłam nie powiedzieć.
Dobra, to ja od razu je wezmę. Tutaj też kilka było, 14 sztuk. Zobaczcie, tej stali naprawdę całkiem sporo mamy na całe szczęście. No, trochę spędziliśmy czasu awcząc, jak to się przerabiało. Mm-hmm. No i teraz tak, zrobię sobie te light engineering bloki. Potrzebujemy teraz tylko... I dobra, to w takim razie, jak ty będziesz ty gotać sobie tam, to ja zacznę to przygotowywać tak, jak powinno to stać. W tym miejscu. Ciąg dalszy, zobaczcie, tutaj o... Źle zacząłem to robić. Jakby tak dziwnie się ustawia te craftingi jakby w większej liczbie. To jest takie dziwne dla mnie. Mm-hmm. Czy tam już jesteś? Tak, już zaczynam coś tutaj tworzyć powolutku. Słuchaj, to w takim razie ja ci to rzucę i ustawię ci instrukcję tak, żebyś widział. Masz to i to. Co znaczy, żebym widział? W sensie, żebyś widział, żebyś mógł zapuścić żurawia na moje... Jezu, czekaj, bo mam znowu jakieś śmieci strasznie dużo w ekwipunku. To, to i to mi nie jest potrzebne. No, dobra. To nie ma wiem, wyglądać w jakiej ten sposób. To robisz. Okej. No to, że cauldron będzie na froncie. Tak, na froncie. Dobra. Tutaj... I stawiam tutaj o cauldron, tak? Tak, z drugiej strony cauldrona ma być block of, of steel. Tu chyba ma być jeden block of steel. No jest już, nie? O tu, w sensie przy cauldronie. A gdzie masz przy cauldronie block of steel? A, to czemu mi się wydawało, że przy cauldronie był block of steel? Aga, dobra, weź tłumacz mi dalej, co tam jest? Co tam jest drugi w dali? Poziom? To jest heavy? Na pierwszym? To chyba jest heavy, ten ciemny. On taki wygląda na... szarawy? Wygląda na heavy, no. Będzie to. Tak, to jest to. No. To już wszystko tutaj? Okej, to jest pierwszy poziom przygotowany. Dobra. Dobra. Poziom drugi. Drugi. Block of steel w tych samych miejscach, to już podpatrzyłem. Tak. No i na rogu masz chyba heavy, nie? Po dwa. Dobra, to jest w ten sposób. I tutaj, o... No właśnie, poczekaj. Tutaj heavy. Tutaj heavy. I lighty, te light trzy jest tu. Sztuki. Okay. I redstone z przodu przy... No. O, tak, tak. Świetnie. To dalej. Już tyle. No. Dalej robisz tylko narożniki z tych scaffoldingów. Co to jest? To To jest sheet metal. A, sheet metal w takim razie. Okej, okay, to jest tak. Na cztery to jest, tak? Do samej krawędzi? Tak, 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 tak. Okej, okay, to jest kolejny block of steel. Tak, block of steel. I te sheet metale. Tak, tak, tak. I chyba light, tak, light też. Ojejku, do góry nogami. Dobra, w ogóle. Dawaj dalej. Dorobiłeś lighty? Dobra. Mhm. No i teraz tylko... jeden light. 9 sztuk tych bricków. Mhm. Czyli tutaj, o jest tak, scaffolding. I scaffolding. Scaffolding, brick, dobra. I no. Na górze taki dziwny kształt literki T. Okej. Okay. Czyli tak, tak, ten tak. W ten sposób i rusztowanka. Scaffolding tu. I to wszystko? I to jest wszystko. Od boku? Okej, okay. Wygląda na to, że chyba zrobiliśmy to dobrze. Miejmy nadzieję, że wygląda zrobiliśmy potężnie. To dobrze. Szczerze mówiąc, naprawdę wielkie to bydle. No, szczerze, bydla okay. Częste. Nie tu, trzeba go klepnąć. Weź go z tyłu tutaj gdzieś klepnij, o tutaj jest, w to. To jest dobry pomysł. Nie wiem, coś nie chcę. Albo tutaj w heavy. Próbuję go jakoś klepnąć. A w cauldron? A może chcę właśnie w cauldron być klepnięty, może od frontu muszę, wiesz? Nie, no nie wiem. Tak, tak, dokładnie tak, on dobra. Chciał być, to dobrze, że zrobiłeś tą dziurę, bo tutaj musi być niżej. No i dobra, teraz tak, potrzebujemy przede wszystkim dźwignię. To będzie dla nas ważny, taktyczny a moment. Co to w ogóle jest, jakaś grzałka? To są cewki, te, jakieś te elektryczne coś. Cewki, czyli zwojnice? Nie. No chyba tak, chyba tak. Tak szczerze mówiąc. Z tyłu jest w ogóle podłączenie prądu. Tak, potrójne. Podłączenie będę prądu. Wtyczka do kontaktu. A potrójna taka. Potrzebujesz tyle tego, naprawdę? Wiem, że była jakaś informacja, że chyba tak. To czekaj. Bo to jest jakby urządzenie wielofunkcyjne, ten Arc Furnace. On podobno robi zadanie za 10 innych maszyn. I ja wiesz co, skoro tutaj jesteśmy już, to ja zrobię przy okazji może dźwignię? Mhm, to jest dobry pomysł. No i teraz musimy się zastanowić, jak to podłączyć, bo możemy po prostu kabelkiem to podłączyć i mieć z głowy, nie? Ja myślę, że tak zrobimy na wstępie. Spróbujemy po prostu tak to zrobić. Wetkniemy tam prostą wtyczkę, zobaczymy, czy to będzie działało, ale potrzebujemy mieć wcześniej na pewno możliwość zablokowania działania tego sprzętu, więc po prostu, tak jak mówiłem, Aga wetknie tam dźwignię i będziemy szczęśliwymi... Aga wetknęła już. Szczęśliwymi, że tak powiem, działaczami. Posiadaczami i jak to się mówi? Jak są funkcjonariusze. Nie funkcjonariusze, ale jak ktoś działa w ramach jakiejś dobra, jakiegoś zgromadzenia, to kim jest? Uwaga. Dobra. Nasz Arc Furnace się ładuje. Zobaczcie, że w tym momencie naładował się to tak całkiem szybko i sprawnie. I teraz tak, Aga mówiła, że będzie mi ciężko tutaj w sensie się odnaleźć. Twórcy, i rzeczywiście. Twórcy napisali tutaj,
że interfejs może wyglądać tak confusing, to jest taki, nie wiem, taki trochę myląco, gubiąco, w sensie taki, że wiecie, że czujemy się zagubieni, kiedy patrzymy po raz pierwszy i rzeczywiście tak jest, ale jest w miarę logiczny, więc na pewno odkryjemy, o co chodzi, chociaż rzeczywiście ileś dobra, tych okienek jest dość... Aga, bo my tak, może przejdźmy już rzeczywiście do rzeczy. W naszym craftingu, którym będziemy potrzebowali, jest biotit i jest enderperła. Dobra, nie? A ja idę spać. Jeśli chodzi o to, co my potrzebujemy, to jest ender alloy i to jest coś, co możemy skraftować właśnie w tym piecu i potrzebujemy najpierw basic robić, później mamy jakiś tam enhance, advance, zobaczcie, że te craftingi są trochę bardziej rozbudowane i rzeczywiście nawet jesteśmy w stanie się pokusić o takie lepsze trochę. To jest ciekawe. Na razie spróbujemy zrobić podstawowy, czyli basic. Dobra. Basic robimy z jednej enderperły i z 8 sztuk biotitu. Tylko problem jest taki, że tak, enderperłę kładę chyba tu. Nie tu. Z lewej albo z prawej. To z lewej. Tak? No nie wiem. No z lewej, tak, no ale tak jest, no jak nie możesz nigdzie, to musisz tam właśnie. No tak właśnie zaczynam się bać. Z lewej. Poczekaj jeszcze, tak, 8 sztuk biotitu. Okej, tu możemy włożyć biotit, a tu możemy włożyć enderperłę. Dobra, trzeba rusz dźwignią, Agu. Ciąg za wajchę, Agu. Nic się nie dzieje. Wszystko jest super. A co to? A to jest chyba jakieś na odpady, nie? Dziurka. Nie mam zielonego pojęcia. A czy ty masz więcej kabelków, które moglibyśmy podpiąć do tego? A myślę, że trzeba aż 3 podłączyć. A czy myślisz, że to nie wymaga energii na przykład jakiejś bardziej high voltage? Ty, no nie wiem, szczerze mówiąc. W sensie nie jest nic napisane, ale... Czy to w ogóle pracuje, nie pracuje? Coś tutaj jak... Ciężko a to są grafitowe namierzyć. Elektrody, te trzy, te bolce takie. Ta? Tak jest napisane tutaj. I że 12 slotów na lewej to są sloty na metale i orsy. No. Każdy slot ma temperaturę, w sensie stopień potrzebnej temperatury do rozgrzania chyba. No i co dalej? I że... O Boże, ile tekstu. 400 po prawej stronie są na dodatki. I rzeczywiście w dodatkach mamy ten biotit. No. No dalej tamtą stronę, bo no nie doczytaliśmy, nie? No nie doczytaliśmy. No i tutaj jest pokazane na przykładzie, że dodajesz kogdasta do żelaza i robisz stal. Super, będziemy robić szybciej stal? Tylko problem jest taki, że nie mam żadnego pojęcia, jak to dalej skonstruować. To możemy dostać ender alloy. Potrzebujemy 517 RF-ów na tick, ale mamy tych RF-ów dużo znaczy, więcej. Potrzebujemy to po prostu uruchomić. Aga, dlaczego to... Ja to uruchomiłam dźwignią. Ja myślę, ale uruchomienie że... jest w górę. A. Wiesz? Ale to nie ma znaczenia, bo na początku w takim razie było uruchomione. Dobra. I to nie działało. Czyli to jest jakiś drobny problem z działaniem naszego. Trzeba jeszcze poczytać troszeczkę. I chyba tak zrobimy. Okej, okazało się, że jednak jesteśmy trochę niedoinformowani, bo zabrakło nam jednej ważnej rzeczy. Jakbyś mogła, Agu, otworzyć książkę? Tak, ogólnie słuchajcie, te trzy elektrody, o których mówiłam wcześniej, grafitowe... Czekaj, bo ja spoileruję, nie możesz pokazać jeszcze tego. Tutaj jest napisane wyraźnie, że potrzebujemy grafitowych elektrod. Dokładnie, ale my że nie czytamy, a raczej jak staramy się czytać, to i tak to ciężko wychodzi czasami. Tak, no to po prostu musimy zrobić grafit, jakiś hop grafit w ogóle, nie wiem co to jest, jakiś bardzo dziwny H-O-P, grafit. H-O-P to pewnie jest coś takiego, jakiś skrót. Dobra. Ważny. I potrzebujemy 3 elektrod z tego zrobić, a do tego potrzebujemy kolejną maszynę. No właśnie, żeby zrobić sam ten H-O-P, nie? No właśnie, dobra, do tego może zacznijmy od razu. Słuchaj, bo ty masz to w książce otwarte? Ty masz otwarte, dobra, a ja... Dobra, ja mam to otwarte, to prawda. Tak. Dobra, najpierw tak, przede wszystkim to postaw jest 3x3? Te. Tak, postaw te engineering bloki, light engineering bloki, o, nie tak. Tu, nie, postaw je przy ścianie. Ale w tej strony? Postaw dwie kratki od tego, Aga. Od ściany? Tu. Postaw, w tym miejscu, nie? Okay, bo teraz będziesz miała taki ładny wzór, nie? Jakby do tego. Dobra. I teraz tak, robisz taką podkowę z scaffoldingów, bez środka i bez tego bloku, nie? Nie wiem, czy rozumiesz. Tu i z drugiej strony. I tu? Tak, dokładnie tak. Okay. Robisz fluid pipe w środku. Dobrze. Okej, okay. Wooden barrel, 4 sztuki. Tak. Układasz je tutaj o, tu? Tak o, na 4, no. Doskonale. Tak, ja nie wiem, czy ja dobrze robię. Teraz tak, redstone engineering block od tej strony, na rogu. 3 steel fence układasz w rogu z drugiej strony i piston na samym środku. I to już młotkiem ja obrócę o, spokojnie. Tak? To jakoś się dało. W sensie, totalnie nie wiem, co robiłam. Oj, czekaj, Jezus, padłem przez... Idealnie przez dziurę padłem. No nic, w każdym razie, te materiały sobie nazbieraliśmy szybciutko teraz, żeby w miarę sprawnie i szybko ten... sobie przygotować ten no tak, żeby tak właśnie, tak. Jejciu, dlaczego to jest taki duży problem, no?
Jak ja mam to postawić? Chcę jakoś to postawić szybciutko i mieć to z głowy. Zróbmy to tak, poczekaj. O! O, dobra, i teraz walnij młotkiem gdzieś z której strony, nie wiem z której tylko. To walnij. A, bo ty nie masz młotka, tak? No nie mam. Dobra, może tu. Tu. Tutaj. Okay, działa. Jest, mamy doskonale. Nasz industrial squeezer, z którym squeezujemy sobie nasze... A squeeze znaczy oczywiście ściskać, więc musimy tak, ścisnąć. To jest taki nasz przytulak, taki prywatny. Tylko tak, podłączam. Przede wszystkim... Okej. Okay. Już powinien działać. I teraz potrzebujemy zrobić tylko jedną ważną rzecz. Przede wszystkim, żeby zrobić grafit, bo tak to się nazywa, czyli coś, co będzie się bardzo mocno rozgrzewało, to są takie grafitowe pręty, do tego potrzebujemy metal press rod, rzeczywiście go mamy przygotowanego, ja już wsadzę go, ale do tego miejsce. Potrzebujemy sztabki, a żeby zrobić sztabki potrzebujemy mieć wcześniej grafit dust, a żeby zrobić grafit dust musimy go w industrial squeezerze zrobić z coke dustu, a żeby zrobić coke dust musimy sobie w crusherze to ja przerobić... wrzucam blok w takim razie. Masz już ten? O, masz bloki, super. Tak, przygotowałam się, tylko dobra. Nie wiem, czy wystarczy. Powinno wystarczyć, zobaczymy. 8 potrzebujemy na jedną sztukę grafitowej tej, więc 3 bloki wrzuć, nie? Dobra, tak zrobię. Okej. Okay. I to powinno nam wystarczyć, więc tak, weź to dawaj od razu, zabieraj stąd. To ja zabierać? No, dobrze, to ja zabieram. Ty zabierać i ty po lewej stronie masz taką beczkę, nie? Możesz to włożyć? Tak. Z lewej strony. Z lewej strony. A, tu beczkę, tak. Okej. Okay. I zobacz, że zaczęło skuizować. A, bo to nam zgniata, zobacz. To jest taki udeptywacz trochę. Dobra, udeptało nam jedno, powiem szczerze. Tak? No. To czekaj, bo zaraz udepczy nam drugie. Okej, okay, ja czyli pokazywało, że to z 8 robi jedno, a to zrobiło już nam jedno szybciej. Tak? Czy mi się wydaje? Nie, bo ja dorzuciłam. A, ty dorzuciłaś, dobra, dobrze racja. Dobrze zrobiłam. Dobra, i teraz będziemy mieli trzecie, tak? I dalej to będzie to za mało. To jest najśmieszniejsze, one muszą się... Aga, dużo więcej potrzebujemy. Dobra, no to czekaj, to wszystkie, wszystkie te bloki? Wrzucaj. Wszystkie. 10? Tak, wszystkie 10. O, nie. Dlaczego? Bo 4 sztabki idą na jednego roda, więc potrzebujemy mieć 12 sztabek, a 12 sztabek robimy z... no właśnie. O. No tak, 12 sztabek potrzebujemy, tak, że tego tak. Jest naprawdę, naprawdę sporo. Możemy ewentualnie to skraftować, nie no, to trzeba by ale to tak nie ma sensu, bo mamy zrobione... Mamy prasę, masz rację. Ten, tylko prasę. Jedyny problem będzie taki, żeby zrobić rzeczywiście... O, na grillu można robić, super, będziemy grillować sobie grafit. Tak, jak w ołówkach, wiecie, będziemy mogli ołówki sobie robić teraz. Tak, no bo to jest taki trochę taka elektroda grafitowa taka, no. Dobra, zbieramy też szybciutko, już mam tutaj stack cały. Ale to jest 1:1, to my potrzebujemy nie, tego potrzebujemy 12. 4:1. Znaczy właśnie, dlatego potrzebujemy 12, dobrze mówisz. 12 pyłków, ile? A mamy tak mało dopiero? Nie, znaczy potrzebujemy, tak, potrzebujemy 12 pyłków, mamy 10, a i to szybko idzie. Ja właśnie się znałem, dlaczego ty tak to 13, powiedziałeś. 14, to tak dużo. No bo teraz za dużo. Chodź, idziemy grillować, szybko grafit, ołówki robimy teraz, tak? Wiesz co, nie wiem, ja nie mam ochoty pracować, ja się prześpię. Dobrze, to ty idź spać w takim razie, ja popatrzę jak grilluje nasz grafit. I teraz to powinno nam się przerobić na sztabki. I ja cię głowa mała po prostu na to wszystko, żeby to pomieścić. Zobaczcie, że naprawdę sporo czasu zajmuje, zanim ogarniemy, co tutaj tak naprawdę trzeba z tym no wszystkim bo zrobić. Ten przygotuj już molda. Jest bardzo molda. Już przygotowałam molda. Okej, okay, super. I ja nie mogę. Jeszcze się dwie upewnię, sztabki ale... dopiero. Dobra, to chwilę potrwa w takim razie. No to daj mi te sztabki, już przerobię je na... Ale jeszcze jest za mało, bo trzeba 4 mieć na ten, na jeden, nie? Ja nie mogę. Dobra, to ja w międzyczasie podkładam sobie rzeczy do skrzynek. Słuchajcie, myślę, że przeniesiemy częściowo serię na livestreamy właśnie ze względu na to, jak sami widzicie. To jest to, co z Agą zauważyliśmy już w przypadku Sky Factory. Jak są jeszcze widzowie od czasów Sky Factory, będą wiedzieli, o co chodzi. Bardzo zwalnia granie na paczce modu w pewnym momencie. I już dotarliśmy do to tego prawda. Momentu, że bardzo dużo czasu potrzebujemy, żeby zrobić proste rzeczy, takie jak na przykład to. Zobaczcie, to jest jeden drobny element gigantycznej maszyny, którą przygotowaliśmy poza odcinkiem, no i nie przewidzieliśmy, że akurat nam będzie potrzeba... Grafitowa elektroda, nie? Dokładnie. Trzy sztuki, do której potrzeba oddzielnej maszyny i trzech maszyn w ogóle do wykorzystania, żeby zrobić tą jedną rzecz. Trochę zaczynam się czuć jak robienie smoczych zbrojek, aczkolwiek to jeszcze ojeju, nie jest to. Nie. Absolutnie to jeszcze nie jest to. Chociaż smoczych zbrojek to mam wrażenie, że jeszcze brakuje dalej temu, mi się nie? Przyjemnie gra tutaj. Dobra, 8 sztabek mam. Dlatego właśnie prawdopodobnie zaczniemy to przenosić na livestreamie. Ja wiem, że mówiłem, że nie będzie livestreamów raczej z tego, no ale jednak jak ale widzicie... Ale zdanie łatwo jest zmienić i to nie jest coś, czego zmienić nie można. Mhm. Dobra, 2 grafitowe rody już się robią. Czy ty masz jeszcze... One są w ogóle zużyte trochę. No tak, one będą zużyte, nie? Delikatnie. A to jest chyba ich temperatura w ogóle, wiesz? Integrity. Co to jest integrity? To jest integralność? Tak, integralność. Jest, też o tym pomyślałam. To chyba nie jest dobra, to wiesz słowo. Co? To ja wsadzę do środka. Dwie te elektrody. Bo w ogóle zobaczcie, to miejsce to jest tutaj na elektrody. Tego nam zabrakło. Dokładnie. To jest jedyna rzecz, której nam brakuje to jeszcze to ta jedna się grzało, elektroda. Tylko powiesz, zaczekaj, czy one nie zmieniają swojego integrity? Nie. Durability mają połowę. W ogóle myślę, dlaczego one mają połowę durability, no właśnie, a nie dlaczego całą? Zrobiliśmy zepsut? Jakiś bubel, nie? Aaaa!
Nie, to chyba tak nie działa. Ale zobacz, tu jest połówki cały. Połówki też mogą być. A, no dlatego to ma sens. Tylko trzeba blueprinta do tego przygotować. Ale mamy blueprint. Tego blueprinta nie mamy, bo to jest ten. Ale dobra, to można zrobić bardzo łatwo prawdopodobnie. Pokaż dalej. W drugą stronę. To będzie chyba ten. Tak, widzisz? Najdź na prawo. Tak, Arc Furnace Electrodes. Czyli rzeczywiście, można to zrobić tak, żeby one miały 100%. Zrobimy, jak będziemy robić, jak to się zużyje. Jeśli kiedykolwiek właśnie będziemy jeśli potrzebować. Jeśli będziemy potrzebować, to już wiemy, jak mamy to zrobić. Wy, jak chcecie to zrobić, to zróbcie już to cześć, od razu. O, cześć Agu. Zaskoczyłem do ciebie. A, to ty mówisz mi, cześć, jak ja jestem na górze? A, no bo ja tak, wiesz, wszedłem. No dobra, rzucam elektrody. Tak. To odpalaj dźwignię, ja chcę patrzeć. Odpalam. Padła energia, podgrzewa się Ender Perła. Mamy cztery sztabki, biorę. O, coś tu się wylało, dobra. Co słuchaj. Się wylało? Gdzie? Drugi, dobra, wyłączam. Okej, okay, durability się, lekko spadło, zobaczcie. To się to wylało, że się wylało kolejne tak? Ender Alojki. Pokaż te Ender Aloje. No patrz, jakie fajne. Kurde, nie no sztos, w końcu się udało zrobić coś, o, nie? O, ja cię, w końcu mamy perełki, znaczy z perełek zrobiliśmy sztabki. Dobra, ale teraz tak, Ender Aloy Ender Alojem, tylko że my zrobiliśmy dopiero pierwszy. No i teraz tak, możemy zobaczyć tutaj, że tutaj jest jeszcze Enhanced, który będzie nam potrzebny. I mamy Advanced, który również będzie nam potrzebny do innych rzeczy. A my możemy wszystkie te zrobić. Teraz? Nawet w tym momencie. To dawaj, to robimy od razu, zobacz, miejmy to z głowy. Że je się robi tak, z Chorus Fruitów mamy cztery. Cztery tylko trzeba? Tak, i tak. Eye of Ender będzie nam potrzebny. To chyba nie. Wydaje mi się, że może być gdzieś Eye of Ender. Ja mam perłę, pytanie, czy mamy Blaze Rod. Blaze Powder, 6 sztuk, dobra. Dobra, mamy 4 sztuki owoców zrobić. Chorusa. Okej, okay, ja robię w tym momencie szybciutko oczy Enderu. Mam dobrze. Przygotowane. Ja już tam oczy Chorusa. 4 sztuki oczy Chorusa masz? 4. To potrzeba nam 8. A to powiedziałeś 4. Powiedziałem 8. Nie. Powiedziałem na 100% dobra, 8. Dobra, sprawdzisz to, dobra? I potem mi powiesz. A wy jak oglądacie, też możecie napisać, jak powiedział, bo ja nie mogę tego przewinąć niestety. 4 purpur bloki. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej. Okay. Shulker Shell. I 2 endrody. Mamy wszystkie materiały. No to super. Jestem w szoku. Dobrze, że zrobiliśmy chyba tą wyprawę. Po raz pierwszy mamy wszystkie materiały. Zaraz się okaże, że coś nie, zrobiliśmy źle. Nie, na pewno i czegoś zabraknie. To nie może być tak. Dobra, czy masz tam to w ten? Powkładałaś? Tylko to miałam do włożenia. Dobra, i teraz uwaga, wkładamy ender perłę. Tylko dźwignia, cyk. Topi się. Topi się. O, jest, zobaczyć, jak ona się leje. Patrz, leje się. Widzisz, to ona się, sztabka się leje. Okej, okay, ciekawe. Dobra, mamy Advanced Ender Alloy. Spoko. I teraz patrz, tak. Wzięłam. Eye of Ender i potrzebujemy włożyć tak. Purpur, Shulker i 2 Endrody. I w tym momencie robimy sobie ten najmocniejszy, czyli Advanced. I to czyli znaczy, trzy to różne patrz. Poziomy. Ty wiedziałeś, że tu się tak rozgrzewają te elektrody, one tak się gniotą, tak i idą iskry? Nie. A weź spróbuj coś jeszcze tam wsadzić. A już masz nie mam, już skończyłem. Wszystko? Nie, to mam czekaj, jeszcze perłę. Ja wsadzę, dobra, zróbmy te zwykłe jeszcze. Czekaj, miałem gdzieś jeszcze... Zwykłą perłę wsadź. O, bo ty masz je właśnie, patrz, o to mi one chodziło. Się rozgrzewają i tak, o jest, patrz. A, rzeczywiście. Fajnie, nie? Wiesz co, ogólnie nie wiem, czy wiesz, ale grafitowe te pręty się używa na przykład w reaktorach atomowych. Taka, wiesz, ciekawostka. Jak nie wiedziałaś, nie? Dobra, wyłączam to na razie. Mamy Advanced Ender Alloy, mamy wszystkie. Zobaczcie, jak duży postęp zrobiliśmy dzisiaj tak naprawdę. Myślę, że moglibyśmy zacząć ruszać w dal do kosmicznego programu NASA. NASA. Co? NASA Workbench będziemy musieli zrobić. Ja jeszcze nie chcę o tym myśleć, ponieważ ja mamy bardzo dużo rzeczy jeszcze po drodze, wiesz? Nie chcę mówić. Ale chciałam ci powiedzieć, że musimy wyposażyć pełną kuchnię. Ja widzę tutaj, żeby dobra, zrobić pełną słuchaj, bo ja kuchnię. Myślę, że zrobiliśmy dzisiaj bardzo długi odcinek i widzowie będą zadowoleni z tego, że jest dzisiaj długi odcinek. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Bardzo dużo dzisiaj technicznej wiedzy. Jeśli ale są zadowoleni, wiecie, to oczywiście okularnicy, nerdy w okularach siedzą tutaj, muszą techniczną wiedzę wam przekazywać. Także dziękujemy wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Zrobiliśmy trochę postępu. Gigantyczny piec, który jest napędzany grafitowymi prętami i coś tam. On nie w ogóle. Jest napędzany, jest napędzany prądem. Ale już niedługo zaczniemy naszą przygodę z kosmicznym lataniem prawdopodobnie, więc chyba będzie jeszcze można... Trochę. Jeszcze tutaj jeszcze sporo. Ale nie martwcie się, oglądajcie. Oglądajcie. Jeśli chcecie live'y, to też łapkę zostawcie. Oglądajcie i jeszcze raz oglądajcie. Dzięki wielkie za oglądanie. Poprzednie odcinki macie w tym momencie na ekranie końcowym, na playliście. No i wbijajcie do Agi na kanał jutro koniecznie i dzisiaj pewnie też, bo dzisiaj jest Two Point Hospital, a tak? Jutro będzie Minecraft Survey. Bardzo fajny i bardzo śmieszny odcinek, bo już go nagraliśmy. I możemy powiedzieć to teraz tak śmiechało. Trzymajcie się, na razie, cześć! Pa, pa!